Dzisiaj rzeczywiście po raz pierwszy podpisujemy porozumienie ze szkołą opolską, bo do tej pory rozmawialiśmy z uczelniami, natomiast dzisiaj bardzo się cieszę, że podpiszemy porozumienie z liceum nr 8 imienia Aleksandra Kamińskiego, naszymi najbliższymi sąsiadami. Tutaj wystarczy przejść przez plac, żeby do tej szkoły dojść. Cieszymy się też bardzo, bo to porozumienie z inicjatywy szkoły. To szkoła po sąsiedzku przyszła do nas porozmawiać o tym, żeby byśmy zacieśnili naszą współpracę. Mam nadzieję, że spowoduje to, że nie tylko klasy będą przychodzić do nas na zorganizowane zajęcia, ale że też uczennice i uczniowie powoli, widząc, gdzie jest galeria, będą chcieli nas odwiedzać indywidualnie, będą przyprowadzać swoje znajome, swoich znajomych, swoje rodziny, bo bardzo nam zależy też na budowaniu takiej społeczności wokół galerii. Pomysł pana profesora Madeja, nauczyciela języka polskiego, który też jest wychowawcą klasy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ on bardzo często jako nauczyciel polskiego przychodzi tutaj do Galerii Sztuki Współczesnej, a bardzo blisko nasza szkoła tutaj się mieści i postanowiliśmy nawiązać taką współpracę z korzyścią dla szkoły i dla galerii. Każdy uczeń liceum powinien odróżniać Galerię Sztuki Współczesnej od normalnej galerii i to uwrażliwienie na sztukę jest bardzo ważne, dlatego chcemy, żeby przez te 4 lata młodzież nasiąkła tą galerią i tą tematyką sztuki współczesnej, żeby później tęsknili po szkole i mogli przyprowadzać tutaj w przyszłości, nie wiem, babcie, mamy, swoich braci, siostry, a w przyszłości całe rodziny.